Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie we wtorkowym czytaniu dyktowań. Dzisiaj rzecz niesłychana, niebywała, trzy dyktowania trzech duchów. Jak to, jak do tego doszło, jak to się zaczęło? Zainteresował mnie w Księdze Rekordów Guinnessa w 1987 roku, kiedy Asystowałem pani Halince, Nel, Halinie, Noel przy otrzymywaniu dyktowań od ludzi w duchu, od tych, którzy zmarli. Zainteresowała mnie osoba, która znalazła się w księdze rekordów Guinnessa, bo była najdłużej zanotowaną osobą, która spędziła ponad 37 lat w śpiączce. I ta historia jest fascynująca, bo okazuje się, że ta śpiączka tej kobiety, jak została wywołana, chodzi o Elaine Esposito, zaraz przeczytam detale. Z jej dyktowania wynikło, że ona w poprzednim wcieleniu kogoś wtrąciła do lochu. I takich dyktowań było rzeczywiście kilka. Można sobie dzisiaj, dzisiaj się już ludzi do lochów raczej nie wtrąca, nie, wtrąca, nie przetrzymuje czy jakichś przeciwników, czy, czy zazdrości. Dzisiaj są inne metody, ale można tutaj dać postawić jasno tezę, że śpiączka to kiedyś po prostu przetrzymywanie kogoś w lochach. Chodzi o. Elaine Esposito, która, jak mówiłem, od szóstego roku życia była w stanie nieprzytomności przez 37 lat i 111 dni. Do końca życia nie odzyskała przytomności. Urodziła się 3 grudnia 1934, a zmarła 25 października 1978. Dzisiaj ten rekord. No, niezbyt przyjemny. Został, został e, pobity. I Elaine podyktowała nam, że w poprzednim wcieleniu żyła w XV wieku. Była Niemką, właścicielką majątku i zamku nad Renem. Ten zamek jest do, do dzisiaj. Zamierzam go odszukać, tam się e, wybrać któregoś dnia. I następnym duchem, e, który będzie czytany, to piękna e, uwięziona. Ta właśnie piękna dziewczyna, którą ta Elaine Esposito w poprzednim życiu, jako niemka, wtrąciła do, do Lochów. Też dyktowanie obszerne, w dwóch częściach będzie czytać Olga Pietkiewicz, i na koniec ja przeczytam znajomych lebodawczyni, o też tam żył w tych czasach znajomy tej właścicielki majątku. Dopełnił karmy w momencie pożegnania właścicielki, spoglądając z uczuciem admiracji na nauczycielkę. Ale wszystkiego dowiecie się z dyktowania. Przystępujmy więc do rzeczy. Pamiętam jeszcze, że jak otrzymywaliśmy to dyktowanie, to było zimno, jak, jak w Lochach, bo to był 15 marca 1987 roku, niedziela. Bardzo późno zaczęliśmy. Pani Halinka zaczęła odbierać to dyktowanie, bo dopiero o 22.36. A skończyła po północy, i jak wyszedłem na zewnątrz, to rzeczywiście było tak przejmująco zimno jak, jak w Lochach. A więc po kolei: Elejna Esposito czyta Olga Pietkiewicz, później piękna, uwięziona czyta Olga Pietkiewicz i znajomy chlebodawczyni. Dosyć, dosyć e, spora audycja dzisiaj, wtorkowe czytania dyktowań. Zaczynamy. 394 duch, 427 dyktowanie, 15 marca 1987 rok, niedziela. Elaine Esposito. Urodzona 3 grudnia 1934 roku, zmarła 25 października 1978 roku. Żyła 43 lata. Amerykanka pochodzenia argentyńskiego. Od szóstego roku życia w śpiączce przez 37 lat i 111 dni. Była to najdłuższa śpiączka według Księgi Rekordów Guinnessa z 1987 roku. Poprzednie wcielenie Elaine Niemka, właścicielka zamku, urodzona w 1420 roku, zmarła w 1469 roku, żyła 49 lat tak podaje. Dalsze informacje na końcu trzeciego dyktowania. Początek dyktowania, godzina 21:56. Halinka i Robert. Jestem niezmiernie wzruszona, że zostałam wybrana do dyktowania. Dziękuję Robertowi za wyszukanie mnie. Nie dziwię się, że wypadek, moje w tym życiu nieszczęście, zainteresowało Ciebie, Robercie. No widzicie, gdyby nie ta moja koma, przypuszczalnie nie trafiłabym do książki, chyba że dokonałabym czegoś niezwykłego. Ja byłam ambitna od najmłodszych lat. Potrafiłam się zaperzyć, gdy ktoś nie potraktował mnie dość poważnie. Żarty sobie ze mnie robił, więc kto wie. Ale to moje długie życie bez świadomości istnienia, wy wiecie, nie przyszło na mnie niezasłużenie. Przez wiele lat trzymałam w lochach zamczyska swoją rywalkę. Ona tam umarła. A ta moja wierna niania, zwariowana na moim punkcie, zanosiła jej jedzenie. A zamczysko takie wielkie, że nawet gdyby krzyczała, to i tak nikt by jej nie słyszał. Ale ona harda była, o litość nie błagała, nie ukorzyła się, uważała, że nie ma za co przepraszać. Rozmawialiście o tym, czy ja miałam świadomość życia. Otóż tak, świadomość mi wracała, ale leżałam jak kłoda. Nie mogłam nawet palcem ruszyć, nic nie słyszałam, dokładnie jak ta biedula. Ach, jak ja jej zazdrościłam urody. Tylko pochodzeniem mogłam się pochwalić i majętnościami, czego z kolei ona nie miała. Od i zapłaciłam. Biedna ona była wtedy, a ja w następnym swoim życiu. Ach, gdybym wtedy wierzyła w to, o czym wy byliście poinformowani, tyle, tyle ludzi w duchu wam dyktowało, ach, gdybym ja wiedziała, że zapłacę swoim życiem za to cierpienie, które jej zgotowałam. Jaka szkoda, że ludzie nie wiedzieli wtedy o istnieniu reinkarnacji, o prawdzie Wielonarodzenia, a tak? No cóż, zawzięta i mściwa byłam. Tylko moja niania przed śmiercią tak się bała piekła. Zaczęła się bać, gdy zdała sobie sprawę, że nadchodzi jej chwila śmierci. Tak się strasznie lękała piekła. Nic ją uspokoić nie mogło. Uważała się za współwinowajcę. Ach, jak mnie boleśnie było przez wiele lat, gdy umarłam fizycznie. Gdy się ponownie urodziłam. Od małego dziecka byłam za nadto ambitna, o czym już wspomniałam, i trudna w wychowaniu. Nie zasłużyłam, żeby być szczęśliwa. Żyłam i nie żyłam jednocześnie, tak jak tamta biedula. Ach, jak mi teraz jest bardzo przykro. Ale wiecie, gdyby mnie odpokutowała swoich przewin, na pewno nie mogłabym dyktować. Ale to życie moje i nieżycie. Było piekłem. Ja się znowu urodzę, bo wiem, że przyjdzie taki czas, że zechcę się urodzić, ale nie będę szczęśliwa. Ta biedula urodzi się u mnie, będzie moją córką. Ja ją będę bardzo kochać, a ona będzie bardzo krytyczna w stosunku do mnie. Ale to jest konieczne, żeby ona dała mi szansę spłacenia, odkupienia krzywdy, jaką ja jej zadałam. Teraz rozumiecie, dlaczego ludzie, gdy się rodzą ponownie, nie wiedzą nic o swoich poprzednich życiach. No bo tak pomyślcie, czy ona dałaby mi szansę na spłacenie długu, gdyby wiedziała, jak ja ją bardzo skrzywdziłam? Na pewno nie. A tymczasem ja spłacić jej muszę, muszę wynagrodzić krzywdę jej wyrządzoną. Ach, żeby ludzie wiedzieli to, co my, ludzie w duchu, wiemy. Postępowaliby na pewno inaczej. I dlatego przychodzi oświecenie, inna nauka, inna wiedza, inna świadomość, inne pojęcie o życiu i życia konsekwencjach. Nikt nie jest dla siebie wrogiem. Gdy ludzie, dzieci Boże pojmą, czym grozi sprzedawanie narkotyków i trucie tak wielkiej liczby młodych, świat będzie wyglądał inaczej. Gdy zrozumieją, bo dowiedzą się, że kara ich dosięgnie, tak jak mnie dosięgła, większość z nich zrezygnuje. Tym, co dyktuje, robię dobry uczynek. Niech to przeczytają ci, dla których cudze życie nie ma żadnej wartości. Chcą żyć w luksusie, nie wiedząc, jak za ten luksus będą ciężko płacić cierpieniem i bólem. Bo tak zastanówcie się, tylu umiera po wzięciu zbyt dużych dawek narkotyków, tylu zaczyna staczać się moralnie, byleby tylko mieć pieniądze na zapłacenie, a tylu cierpi mając drogie im istoty. Bezwolne marionetki, bez charakteru, bez woli, byleby tylko mieć na narkotyki, podejmą się każdego świństwa, żeby tylko dostać swoją dawkę. I to ci u góry, o których znikoma ilość ludzi wie, kim są faktycznie. Przyjdzie na pewno taki czas, że za zrujnowanie tylu, tylu żyć będą cierpieć jak najgorsze kaleki, niewidomi. Kiedy indziej chorzy na przeróżne bolesne choroby od najmłodszych lat. Czy mam wymieniać dalej? Na pewno nie będą też mieli dobrego startu. U dobrych rodziców na pewno się nie urodzą. Zniszczyłam jedno życie do spółki z moją nianią. Oni niszczą tysiące. Jeżeli przyznałam się do swego haniebnego uczynku, to była moja skrucha. Która nie przyszła mi łatwo. Ale ją wyjawiłam, bo chcę dopomóc innym. Niechaj na moim przykładzie pojmą, że ci, którzy w jakiś sposób krzywdzą kogoś, zapłacą za to, odcierpią fizycznie czy moralnie. Ty czasem, Halinko, pytasz retorycznie: Czy ten, kto posadzi kartofle, otrzyma truskawki? Jasne, że otrzyma to, co posadził. To właśnie słowa Boga Jezusa co posiejesz, to zbierzesz. Dziękuję za możliwości wyjawienia, dlaczego żyłam tak wiele, wiele lat w śpiączce, a faktycznie nie żyłam. Niechaj inni przyjrzą się, jak żyją, jak postępują, czy chcą sami doświadczyć tego samego, czym częstują kogoś, bo że otrzymają to samo, gwarantuje. Żałuję tylko, że wtedy, zawistna, zazdrosna, mściwa, zła, pyszna, zarozumiała, nie miałam pomocnej ręki, która wyrwałaby mnie z tego obłędnego szaleństwa zemsty. Pragnę tym moim dyktowaniem być właśnie tą pomocną ręką dla tych, którzy dziś kogoś krzywdzą. Koniec dyktowania, godzina 9 minut po północy. Czas dyktowania 1 godzina 33 minuty. 395. Duch. 428. Dyktowanie. 16 i 17 marca 1987 roku. Poniedziałek i wtorek. Piękna uwięziona. Urodzona w 1423 roku, zmarła w 1466, żyła 43 lata. Niemka, matka francuska, ojciec Niemiec. Uwięziona przez Elaine Esposito w jej poprzednim wcieleniu w 1447 roku, kiedy miała 24 lata. W Lochu Zamkowym spędziła resztę życia. Kontynuacja dyktowania Elaine z dnia 15 marca 1987 roku. Początek dyktowania 16 marca 1987 roku godzina 20:19. Witam Halinko i Robercie. To coś nadzwyczajnego, że ja zaginiona mogę się odezwać. Mogę podyktować co się ze mną stało. Obwieścić światu, jak strasznie zostałam potraktowana, choć nic złego nie zrobiłam. Bogu nic nie zawiniłam. Bo czy winą można nazwać jedno spojrzenie i to w dodatku nie moje? A za to właśnie zostałam uwięziona w lochu ponurego zamczyska. Tam cierpiałam przez 19 lat, do końca mojego życia. A przecież nawet nie wiedziałam, że ten pan, znajomy mojej chlebodawczyni, na mnie spojrzał. Ledwo drzwi się zamknęły za tym kawalerem, bardzo dobrze wychowanym, przyjemnym, młodym panem, który od czasu do czasu przyjeżdżał w odwiedziny. A moja chlebodawczyni bez słowa uderzyła mnie w twarz. Złapałam się za policzek, łzy potoczyły mi się po twarzy, dzieci zaczęły krzyczeć, a ja, przerażona, zapytałam. Za co ten policzek? Na to moja chlebodawczyni odrzekła spokojnie: To za uwodzenie cudzych mężczyzn. Nic z tego nie zrozumiałam i dopiero gdy umarłam, dowiedziałam się, że ten pan na mnie spojrzał, gdy odchodził. Ona mi tego nie powiedziała wtedy. Chwyciła moją rękę w przegubie tak mocno, że aż mnie zabolało, pociągnęła za sobą. Dzieci płakały, ja nawet nie mogłam się odwrócić, żeby na nie spojrzeć, żeby je uspokoić. Ona ciągnęła mnie za sobą gdzieś w dół po szerokich schodach, potem przez jakieś pokoje, których nigdy dotąd nie widziałam, potem znów w dół, ale już po znacznie węższych schodach, też kamiennych, i w dół, i w dół. Przez jakiś długi, bardzo wąski korytarz i znowu w dół, aż wreszcie trafiłyśmy do jakiegoś wnętrza. Doznałam przykrego uczucia, było tam bardzo wilgotno i zimno. Tam mnie rzuciła, wyszła i natychmiast zamknęła za sobą grube dębowe drzwi z żelaznymi gwoździami i okuciami. Tyle zdążyłam zobaczyć. Wcześniej rzucona na podłogę z olbrzymią siłą, zdążyłam tylko zapytać: Za co? Ale drzwi zatrzasnęły się bez jednego jej słowa. Zostałam sama w tym ciemnym pomieszczeniu. To naturalne, że zaczęłam płakać, nie mając pojęcia, o co mojej chlebodawczyni chodzi. Będąc pewna, że to tylko jakieś wielkie nieporozumienie, zaszlochana i skulona, zasnęłam. Zbudziło mnie otwieranie drzwi. Zobaczyłam nianie, kobiecinę bardzo mało inteligentną, która ani czytać ani pisać nie umiała, ale za to uwielbiającą swoją panią, którą wychowywała, a raczej niańczyła od pierwszego dnia jej życia. Zerwałam się na nogi. Myślałam, że przynosi mi wiadomość, że pani mnie wzywa. A ona tymczasem w garnuszku ma napój i chleb na innym talerzu. Doskoczyłam do niej i zapytałam: No i co, Nianiu, co pani ci powiedziała? Chciałabym pomówić z nią. Pani wyjechała. Nie wiem, kiedy wróci, bo nic mi nie powiedziała. Tylko, żebym przyniosła ci jedzenie. Przyniosę też ci jakieś wdzianko. Masz nie opuszczać tego pomieszczenia. Nic nie zrozumiałam. Za co taka złość na mnie? A co z dziećmi, pomyślałam? Co z lekcjami? Ile dni mojej chlebodawczyni nie będzie w zamku? Ile dni mam tak siedzieć zamknięta? Nic nie rozumiałam. Co się stało? pytałam siebie. Zaczęłam się modlić, rozmyślać nad swoim losem jak to się stało, że się tutaj znalazłam? Mojego ojca nie pamiętałam prawie wcale. Zmarł, kiedy byłam małą dziewczynką. Matka, starowinka, starana rodzeniem dzieci, z trudem utrzymywała dom. Ja byłam najmłodsza z dziesięciorga. Mało zostało przeżyciu. Ci, co dożyli pełnoletności, rozjechali się. Rzadko którejś z nich widziałam. Pozakładali swoje rodziny. Dla matki nie mieli ani czasu, ani pieniędzy. Jedna, której lepiej się powodziło, uważała, że ma obowiązki przede wszystkim wobec swojej rodziny, a nie rodzicielki. Mnie? Mnie nigdy nie zaprosiła do siebie. Taka wielka dama. Może uważała, że przyniosę jej wstyd swoim skromnym ubraniem. Bo maniery miałam na pewno dobre. Co robiłam? Pracowałam jako guwernantka u różnych rodzin. Ostatnia pani domu, której dzieci już opieki nie potrzebowały, zarekomendowała mnie właśnie tutaj, do tego zamku. Przyszłam więc. Pensja była dość dobra. Mogłam matce pomagać, bo za mieszkanie nie płaciłam, a utrzymanie też miałam dość dobre. Biedna moja matula będzie mogła kupić sobie od czasu do czasu jakąś sukienczynę, a też coś lepszego do jedzenia. Zarabiała szyciem, ale oczy odmawiały jej już posłuszeństwa, a ja tak lubiłam kupić jej coś ładnego. Bo dla siebie, gdy uszyła, to byle jakiś z lichego materiału. Biedne to moje matczysko. Nic więc dziwnego, że przyjęłam tę dobrze płatną pracę. Nie mając wielkich wydatków, mogłam prawie całą pensję wysyłać mojej matce. Bo moja chlebodawczyni powiedziała, że mogę jeździć do matki tylko na święta, bo dzieci stale potrzebują opieki. Zgodziłam się. Kiedy siedziałam w Lochu każdego dnia, pytałam o swoją chlebodawczynię, ale odpowiedź ciągle była ta sama nie wróciła. Na moje pytanie co z dziećmi otrzymywałam lakoniczną odpowiedź że wszystko w porządku. Nie rozumiałam, co to ma znaczyć, czy ktoś się już nimi zajmuje? Nie wiem, kiedy zachorowałam. Wtedy nie wiedziałam, teraz oczywiście wiem, że to był trzynasty dzień. Wtedy policzki zaczęły mnie palić. Dostałam dreszczy, straciłam przytomność. Któregoś dnia usłyszałam szum, poczułam coś zimnego, coś ciężkiego na kostce nogi. Miania coś mi wlewała gorzkiego do ust. Nie chciałam tego przełknąć. Coś jak przez sen słyszałam, że mi to dobrze zrobi, że gorączka minie. Leżałam długo, bardzo obolała. Kiedyś, gdy zbudziłam się, zobaczyłam to samo pomieszczenie. Chciałam się przewrócić, ale coś mi zawadzało. Dotknęłam drugą nogą to coś. O Boże, łańcuch! Jestem przykuta! Podniosłam się, z trudem podciągnęłam, usłyszałam stuk żelastwa. Ciągnęłam i ciągnęłam, wydawało mi się strasznie ciężkie i długie. Przerażona padłam na łóżko, rozpłakałam się jak małe dziecko. Wtedy dopiero uświadomiłam sobie, że moja chlebodawczyni zdecydowana jest trzymać mnie tutaj dłużej. A do momentu zachorowania myślałam, że jak tylko wróci, będę mogła jej wytłumaczyć, że nie poczuwam się do winy, że ja w ogóle nie wiem o co chodzi, że ja nie mam jej za co przepraszać. Ja wszystko to mówiłam niani, a tymczasem byłam przytwierdzona. Łańcuch zdawał się być tak długi, że nie widziałam końca. Gdy niania przyniosła posiłek, Zobaczyłam pierwszy raz współczucie w jej niebieskich, wyblakłych i wcale niezłych oczach. To mnie zachęciło. Zaczęłam ją prosić, chwyciłam za kaftanik, zaczęłam ją trząść, błagając, żeby mi pomogła, że ja niczemu nie jestem winna. Dlaczego mam ten łańcuch przytwierdzony na nodze? Kto mi go założył? pytałam. Powiedziałam, że nie wierzę, aby to ona zrobiła. Nic nie odrzekła, tylko potrząsnęła głową na znak, że to nie ona. Domyśliłam się wobec tego, że to moja chlebodawczyni założyła mi te kajdany. A więc tu była. Była i nie zlitowała się nade mną? Straciłam poczucie czasu. Zaczęłam tylko krzyczeć: Mateńko, ratuj! Ale wiedziałam, że nikt mnie i tak nie słysza, a najmniej ona. Byłam czasem zaciekawiona, czy matka moja przyjechała tutaj pytać o mnie, bo przecież posłaniec nie zawiózł jej pieniędzy ode mnie. A może moja chlebodawczyni w dobroci swojego serca jednak przesyła jej pieniądze przez kogoś, bo przecież wie, gdzie Matula moja mieszka. Mimo mojej rozpaczy nie traciłam nadziei, że będę któregoś dnia wypuszczona, że przecież to niemożliwe, żebym była trzymana tak długo. Zaczęłam mówić do siebie, krzyczeć do jakichś ludzi, którzy niby przychodzili do mnie, oskarżając o przeróżne niegodziwości. Krzyczałam, pytałam, czego ode mnie chcą. Większość czasu nie wiedziałam, co się ze mną dzieje. A ten łańcuch Taki ból mi sprawiał, bo ciało w tych miejscach zaczęło mnie boleć. Najpierw się zaczerwieniło, potem zrobiły się rady, które zaczęły ropieć. Ból był niesamowity. I tak żyłam, nie żyjąc. Ruszać się nie mogłam, bo każdy ruch sprawiał niesamowity ból. Niani już nie poznawałam. Czasem tylko wydawało mi się, że ktoś pogładził mnie po moich kręconych blond włosach, że to chyba ona, jej ręka. Co jedynie pamiętam, że zrobiło się tak bardzo ciepło, gorąco prawie. Rzęziłam, ledwie mogłam oddychać. Tak mi było gorąco, tak wreszcie dobrze. Gdyby tylko nie to gardło bolące i to rzężenie w krtani, tak ciepło. Zobaczyłam siebie leżącą na pryczy. Jakaś szmata szara na mnie grubo dziergana, a ten łańcuch z jednej strony łóżka zawisł, leżał na podłodze i tak daleko przymocowany do ściany. Cały czas tam tkwił. A duży, gruby, sama nawet nie wiedziałam, jak to określić. Coś wmurowane do grubej ściany trzymało ten łańcuch. I wtedy zostawiłam siebie. Znalazłam się natychmiast w gabinecie mojej chlebodawczyni, bo ją przede wszystkim chciałam zobaczyć. Siedziała i pisała. Byłam przerażona. Z młodej dość przyjemnie wyglądającej kobiety, którą ostatni raz widziałam, zobaczyła niewiasty o siwych włosach, twarzy pomarszczonej, o zawistnym wyrazie. To ta sama, to ona, ale jaka inna? Usta zacięte, oczy o złym wyrazie zawiedzionej kobiety. To nie była szczęśliwa osoba. Szaty szeleszczące, bogate, obszyte, znamionowały bogactwo. Nie widząc mnie, pisała i pisała. Wtedy dopiero zostawiłam to ponure zamczysko, a w nim jego biedną właścicielkę. Matula moja nie żyła już wiele lat. Stała na drodze, jak gdyby wiedziała, że zaraz ją przywitam. Nareszcie byłam znowu tą młodziutką dziewczyną w ramionach mojej ukochanej matuli. Mojego skarbu. Tak nam było dobrze, tak radośnie ze sobą. Teraz mogę wam zdradzić przyczynę mojego uwięzienia, ale pragnę zrobić przerwę. Halinka zanadto przeżyła moją historię. Notatka pani Haliny. Skończyłam odbierać dyktowanie o godzinie 22.22. .22. Trwało 2 godziny i 3 minuty. Druga część zaczyna się od słów pani Haliny. Zaczęłam odbierać dyktowanie 17 marca 1987 roku o godzinie 19:21. No dobrze, idziemy dalej. Teraz chciałabym podyktować moje wyznanie. Przypomnieć wielkie słowa Chrystusa Boga, które słyszeliście od dziecka. Co posiejesz, to zbierzesz. To przykre, ale ludzie nie przywiązują do nich wielkiej wagi. To prawda czułam się bardzo pokrzywdzona, gdy tak leżałam zamknięta w lochu i rozmyślałam do czasu, kiedy straciłam świadomość istnienia życia. Teraz od czasu swojej śmierci dobrze wiem, dlaczego taki los. Właśnie mnie spotkał. Ciężko mi jest przyznać się do tego, ale. Wszystko wyjaśni moja spowiedź. Moi drodzy, otóż, ja kiedyś żyłam w takim zamczysku, ale znacznie pogodniejszym. Byłam pasierbicą, bo moja matka wyszła za mąż, gdy mój ojciec umarł na raka. Moja matka była piękną kobietą. Wyszła za mąż za wdowca, który miał kilkoro dzieci. Mama zaopiekowała się nimi serdecznie. To była bardzo dobra, wesoła i elegancka dama. Niestety przy porodzie umarła. Dla mnie sytuacja potem stała się bardzo trudna. Przyzwyczaiłam się do wygód, jakie miałam. Nie wiedziałam co zrobić. Obawiałam się, że mój nowy ojciec pozbawi mnie przywilejów. Ze strachu postanowiłam wyjść za mąż za swojego ojczyma, bo wtedy zostanę panią pałacu i wtedy to ja odziedziczę cały majątek. Wiedziałam, że zawsze podobałam się ojczymowi, zawsze był dla mnie bardzo szczodry, tak dalece, że moja matka mówiła czasem, że mnie psuje, że mnie rozpieszcza, bo bardzo ładne stroje też dostawałam. No więc dopiłam celu. On zresztą nie był wcale stary, żeby mi się nie podobał. Był postawny, miał czarne włosy, piękne oczy, męską urodę, prosty nos i pełne serdeczne usta, które lubiły się śmiać. Był barczysty i bardzo męski. Rozumiałam mamy, dlaczego tak się w nim zakochała. Zagiełam na niego parol, jak to się teraz mówi. I wcale nie robiłam z siebie ofiary. Problemem... Były tylko dzieci, kłótliwe, zazdrosne, złośliwe i lubiły mi dokuczać. Kiedyś nawet usłyszałam, jak jedno z nich powiedziało o mnie ta przybłęda. Ja ci dam przybłędę, zagotowałam się. Wiedziałam, że to było najstarsze dziecko mojego ojczyma. No więc uwiodłam ojczyma. Ślub był bardzo huczny, to było w Hiszpanii, ale jego dzieci mnie nie zaakceptowały. Winiły mnie za wszystko, co się dało. Uważały, że wychodzę za mąż z interesu. Robiły wszystko, żeby do ślubu nie dopuścić, ale im się nie udało. Ślub, jak już wspomniałam, był bardzo huczny. Potem wydałam za mąż jego córki. Pozostał ten najstarszy, który nie przestawał mi dokuczać. Szpiegował mnie, donosił na mnie do mojego męża. Przyznaję, zaczęłam go powoli nienawidzieć. Wiedziałam, że chcę poróżnić mnie z moim mężem. A mój były ojczym serdecznie mnie pokochał, bo ja naprawdę byłam mu bardzo przyjazna, a jeżeli nie kochałam go taką miłością, do jakiej byłam zdolna, to jednak byłam dla niego dobra i serdeczna. Hm. Tylko żeby tego synału buza bezczelnego nie było. Próbowałam wszystkich sposobów. Wynajdywałam dla niego zatrudnienie, zawsze daleko, byleby wyjechał. Ale on, czując, że nie chce go w majątku, na no umyślnie podkreślał, że on tu będzie panem. Znałam wielu ludzi w okolicy, z tak zwanych wyższych sfer, jak i z tych najniższych. Domyślacie się, że nie trudno było zdobyć truciznę. Dobrze wszystko przemyślałam. Zaczęłam niby z zamiłowania przyrządzać specjalne potrawy, studiować takie czy inne dania. Mój mąż był zachwycony, a że smakosz, bardzo mu się to u mnie podobało. Z czasem stałam się wyśmienita naprawdę, bo mając dobry smak umiałam przyprawić tak, że wszyscy zachwycali się moimi nowymi potrawami. Ale chociaż naprawdę polubiłam to swoje nowe zajęcia – a, to nie oszukujmy się. Kuchnię wybrałam tylko dlatego, by podawać mojemu pasierbowi minimalne dawki trucizny. Przez długi czas żadnych objawów nie było. W końcu jednak zauważyłam, że włosy mu żedną. Nikt tego nie spostrzegł chyba tylko ja. Później zaczął mieć zawroty głowy. Raz niemal spadł z konia. Z mojego konia, którego wziął na złość, choć dobrze wiedział, że miałam ochotę przejechać się na nim właśnie. A było z nim coraz gorzej, ponieważ to moje trucie trwało bardzo długo. Nikomu nie przyszło do głowy, że jestem sprawczynią jego stale pogarszającego się zdrowia. Herkulesem to on nigdy nie był. Dlatego niedomagania przypisywano jego słabemu organizmowi. To mi dodawało pewności siebie i przeświadczenia, że dopnę celu i pozbędę się tego złośliwego łobuza. Byłam zadowolona, że nie mogłam mieć dzieci. Rozkrzyczane bachory zawsze mnie irytowały. Mój mąż, a jego ojciec był niezadowolony, że synalek nie chce nic robić, choćby się ożenić. Wyglądało, że kobiety wcale go nie ciekawiły. Chciał jednego, zostać kiedyś panem tej posiadłości. A właśnie nie, mówiłam sobie, to ja będę wcześniej czy później tutaj panią. Ale coś się stało. Nie wiem, jak mam to określić wyrzuty sumienia chyba najdokładniej. Zaczęłam mieć straszne sny, jakieś zmory mnie nawiedzały. Mój dobry mąż mówił, że powinnam wyjechać, że powinnam zmienić otoczenie, że może gdybyśmy mieli dziecko, to wszystko by ustąpiło. A kto będzie truć mojego wroga? Wtedy taka myśl przeszła mi przez głowę. A on był dla mnie coraz bardziej nieprzyjemny. Czasem to już patrzeć na niego nie mogłam. Ale nigdy tego po sobie nie dałam poznać. Wprost przeciwnie, grałam rolę troskliwej macochy. Przynosiłam mu mleko przed snem, ale nigdy do tego mleka nie dawałam trucizny, bałam się, sprytna byłam. To w tych sosach i w innych potrawach, których nikt inny nie będzie jeść, dawałam mu coraz większe dawki trucizny. A przyznaję, dużo mnie to nerwów kosztowało. Ja nie chciałam truć swojego męża. Wyobraźcie sobie moje przerażenie, gdy raz mój mąż zjadł to, co przygotowałam dla tego obrzydliwego pasierba. Mojemu mężowi trzecie danie bardzo smakowało. Wziął więc miseczkę, która stała przed jego synem. Poczuł się źle i wstał od stołu. Skutki podtruwania mojego pasierba w końcu przyniosły efekt. Pewnego dnia przyleciał przestraszony, stajenny i krzyczy – panicz zimny! Lekarze orzekli – serce zawsze miał słabe. Nie wytrzymało jego stałych, konnych jazd. To go wykończyło. Tylko ja znałam prawdę. Zabawne. Ten ktoś, kto mi dostarczał trucizny, myślał, że zamawiam ją dla siebie. Uwierzył w bajeczkę o żonie, która tak niby bolała nad tym, że nie może mieć dziecka, że woli śmierć niż życie. Hmm. Oto moje posianie a o plonie już wiecie. Dziewiętnaście lat w zamczysku, przekuta łańcuchem. Koniec dyktowania, godzina 21:04. Odejmując 21 minut przerwy, ta część dyktowania trwała godzinę i 22 minuty. Razem z pierwszą częścią, całe dyktowanie to 3 godziny 25 minut. I teraz po tych wszystkich emocjach. Elaine Esposito i pięknej uwięzionej znajomych chlebodawczyni. Trzecie dyktowanie, zamykające ten tryptyk tych trzech duchów i tej niesamowitej historii. Znajomych chlebodawczyni podaje, że żył w latach 1423-1466. Żył 37 lat. Też Niemiec. Halinko i Robercie. Bardzo pragnąłem żebyście mnie wzięli do podyktowania a teraz posłuchajcie w okolicy wszyscy się znali ja mając raczej wrażliwe serce zaglądałem od czasu do czasu do tego ponurego zamczyska gdzie ta gromadka sierotek mieszkała uważałem że te dzieciaki miały szczęście iż ich najstarsza siostra była energiczna i zaradna Zaopiekowała się więc swoim rodzeństwem tak, jak powinna była. Dlatego również przyjęła dla nich kogoś w rodzaju guwernantki. A ta zrobiła na mnie bardzo dobre wrażenie. Miałem też wrażenie, że ona czuje się tam dobrze. Widziałem ją kilka razy, zawsze zajęta dziećmi. W stosunku do mnie zachowywała się bardzo przykładnie, grzecznie, bez cienia nawet kokieterii. Ale ja opiszę ten moment, gdy widziałem ją ostatni raz. Jedliśmy kolację, późną wieczerzę, wszyscy. Ona prawie nie zwracała się do mnie. Ja zachowywałem się też bardzo przykładnie, nie okazując zainteresowania jej osobą, co przyznaję było fałszywe, bo ona bardzo mi się podobała taka subtelna uroda, delikatne rysy okolone puklami blond kręconych włosów ślicznie wyglądała. Mimo, że ubranie na sobie miała bardzo skromne. Jej chlebodawczyni, chociaż niebrzydka, dużo przy niej traciła. Stałem tyłem do drzwi, mając przed sobą właścicielkę tego zamczyska. Gdy się z nią już pożegnałem, nie mogłem się powstrzymać od spojrzenia w dal, do raczej dobrze oświetlonego pokoju, gdzie ona, ten blondasek, stała przy stole. Coś robiła przy stole, jakby coś zbierała. Widziałem ją tylko z profilu. Ona nie wiedziała, że posłałem jej spojrzenie, tak na nią patrzyłem. Gdy z kolei spojrzałem na jej chlebodawczynię, zobaczyłem w jej twarzy coś, czego nigdy przedtem nie widziałem. Coś w rodzaju złości, poirytowania, zniecierpliwienia. Dlatego, specjalnie uprzejmie, pożegnałem się z nią i zatrzasnąłem te ciężkie, dębowe, okute żelazem niemal całe od góry do dołu drzwi. Gdy zajrzałem tam ponownie, a to wcale nie było szybko, właścicielki nie było. Powiedziano mi, że wyjechała. Potem ja sam opuściłem te okolice. Gdy się zjawiłem ponownie, zastałem tam jakąś matronę ubraną na czarno, jak gdyby w żałobie. Dowiedziałem się, że to nowa guwernantka. Chociaż bardzo mnie korciło, jednak o tamto mnie zapytałem. Co natomiast spostrzegłem? Jakiś nerwowy tik w twarzy właścicielki. Wydała mi się taka jakaś roztrzepana. Niby rozmawiała, a myślała o czymś innym. Zdradzała również nerwowość, której nie mogłem uplasować, którą tylko wyczuwałem. Wydawało mi się też, że ma do mnie pretensję. O to, że tak długo jej nie odwiedzałem. Wtedy sobie pomyślałem, albo, albo... Albo się z nią zaręczyć, albo wiać. Wydawało mi się, że jeżeli nie chcę zrobić sobie piekła, to więcej tam nigdy nie się nie pokażę. Dlatego powiedziałem jej, że właściwie to jest moje pożegnanie, że wyjeżdżam. I sam nawet nie wiem, co mi strzeliło do łba, powiedziałem, że się żenię. Spojrzała na mnie badawczym wzrokiem, raczej złej, sarkastycznej, nieszczerej e, kobiety. A! Wobec tego powodzenia, chociaż w jej głosie wcale nie wyczułem, że życzy mi naprawdę powodzenia. Nawet nie zapytała, szczęśliwie dla mnie, z kim chcę się żenić. Tak jak gdyby to ją nie obchodziło. W ogóle od teraz ją nie obchodziłem. Dopiero gdy zakończyłem tak niespodziewanie dla siebie życie, oczywiście zajrzałem już jako duch w stare kąty. Urodziwszy się w tej okolicy, spędziwszy tam najprzyjemniejsze lata swego dzieciństwa, oczywiście nie umieszkałem zajrzeć do zamczyska tego ponownie. Wtedy, dopiero wtedy dowiedziałem się całej tej strasznej, koszmarnej prawdy. Często siedziałem u wezgłowia tej biednej dzieciny. Chuda, biała jak papier, tylko te prześliczne pukle jasnych włosów, dłuższe niż e, dawniej. Rozrzucone w nieładzie na tym mizernym posłaniu. Wtedy duchowo ją podtrzymywałem, dodawałem otuchy, gdy płakała z bólu w tej ciasnej obręczy, gładziłem ją po tych ślicznych włosiątkach. A ta ta wiedźma i chlobodawczyni pożal się boże nerwu, skrzykliwa, niemożliwa do współżycia. Tylko niania wpatrzona w nią jak w obrazek. Ach gdybym to ja wiedział. A no właśnie, gdyby wiedział, co z tej historii wyniknie i z tego cichego adorowania tej pięknej, nieznajomej, tego znajomego. Taka oto historia. Dużo to czasu zajęło, także nie będę komentował. Może Wy skomentujecie. W każdym razie te to wtrącenie do lochów tej biednej dziewczyny i trzymanie ją tam. Zaprocentowało, wywołało ta akcja, wywołała reakcję w postaci śpiączki przez te kilkadziesiąt lat. Co posiejesz, to zbierzesz. Nie ma, zmiłuj się, nie ma, przepraszam, nie ma, nie chciałem. Akcja zawsze rodzi reakcję. Przyczyna i skutek. O tym są w większości te dyktowania, żebyśmy sobie zdali sprawę, że od tego nie ma żadnej ucieczki i to co się dzieje, ten cały płacz i ból na tej planecie jest konsekwencją poprzednich akcji. A im więcej dzisiaj się bólu zadaje innym na każdym poziomie, na każdej płaszczyźnie, tym więcej tego bólu będzie też w przyszłości. Jedyny sposób, jak i odwrócić, to jest znaleźć w swoim sercu Boga. I postępować etycznie, zgodnie ze swoją wewnętrzną prawdą i z tym, co serce nam dyktuje, a wtedy rzeczywiście wszystko zmieni swoje oblicze tak indywidualnie, na płaszczyźnie indywidualnej, tak i grupowo, i, i społecznie. To tyle. Komentujcie. Zapraszam. Też na stronę Facebooka dyktowania ludzi w duchu, gdzie to dyktowanie te dyktowania trzy tych trzech duchów będą w całości do pobrania i do przeczytania. Jeszcze nie wiem w jakiej książce znajdą się te, te dyktowania. Zapraszam też do pomocy, wsparcia. Wkrótce, ben, znaczy jestem zmuszony, ogłoszę apel, ale to już po świętach bo wydarzyły się różne, różne rzeczy w moim życiu, pewnie też karmiczne, ale o tym innym razem. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do widzenia.